Lektury obowiązkowe Hanna Kral, Zdążyć przed Panem Bogiem. Moi drodzy, no przed nami dość poważna książka, o której będę chciał wam opowiedzieć, ale uruchamiając dość istotne konteksty, kontekst historyczny, kontekst biograficzny. Więc może troszkę nietypowo, trochę więcej o kontekstach, ale oczywiście nie zaniedbamy również omówienia samej. Lektury. To jest bohaterka naszego dzisiejszego spotkania. Hanna Kral zdążyć przed Panem Bogiem, to jest jedno z pierwszych wydań. wy najprawdopodobniej macie któreś z ostatnich, bardzo popularnych i Rzeczywiście zachęcam do przeczytania tej lektury, przeczytania świadomego, przeczytania, które wymaga jednak pewnej wiedzy. Pozwólcie więc, że od razu przejdę do rzeczy. Napijmy się łyk kawy. I chyba możemy już zaczynać. Książka Zdążyć przed Panem Bogiem po raz pierwszy została wydana w roku 1900 w 1977 roku mówimy tutaj o wydaniu książkowym ponieważ wcześniej w roku 1976 miał miejsce pierwodruk w takim miesięczniku społeczno-kulturalnym Odra jest to przykład prozy reportażowej książka która ma charakter bardziej dokumentu reportażu niż fikcji literackiej ta specyfika yy, Książki Hanny Kral polega na tym, że w zasadzie zdecydowanie większą jej część tworzy rozmowa autorki z bohaterem i monologi tego bohatera. Bardzo niewiele jest tutaj komentarza od autorskiego. On został zredukowany, czasami zastąpiony jest różnymi danymi faktograficznymi, które Panna Kral przytacza. A kim jest bohater tej książki? No bo to wydaje się jest rzecz najistotniejsza. No to jest postać wielkiego formatu. Na tym wydaniu książki, na okładce właśnie widnieje Zdjęcie Marka Edelmana. To był ostatni przywódca powstania w żydowskim getcie w Warszawie, a po wojnie lekarz-kardiolog. Tu właśnie jest w kitlu, w takiej klinice, w której pracował z profesorem Janem Molem. O którym za moment też powiem więcej. Na książkę składają się dwie zasadnicze płaszczyzny. Ta najważniejsza, ta najsłynniejsza, która no, można by powiedzieć wręcz rozsławiła zdążyć przed Panem Bogiem, to jest relacja Edelmana o wydarzeniach, jakie miały miejsce właśnie w Warszawie podczas powstania w getcie żydowskim. Będzie to przedmiotem kontekstu historycznego. O którym za moment na pewno, na pewno usłyszycie więcej. Pojawiają się pewne elementy, które poprzedzają powstanie. Edelman też opowie o pewnych wydarzeniach, które poprzedziły wybuch powstania, przede wszystkim o transportach Żydów na Umszlach Plac i z Umszlach Placu do Treblinki. Natomiast, natomiast, Powiedziałem, że na książkę składają się dwie płaszczyzny. Druga płaszczyzna ukazuje życie Edelmana po wojnie, kiedy pracował jako kardiolog, kiedy był lekarzem. W związku z tym możemy powiedzieć, że jedna płaszczyzna, ta zasadnicza, to jest, no, jest straszny, krwawy, potworny miesiąc, kiedy trwało powstanie w getcie. Z lekkimi, z lekkimi wyjściami przed i po powstanie, czyli rok 1943, kwiecień, maj, i coś, co powprzedzało i następowało po tym wydarzeniu. Oraz druga płaszczyzna, tu już wiele, wiele lat pracy Edelmana po wojnie jako lekarza. Uwaga, uruchamiam w związku z tym pierwszy kontekst, kontekst biograficzny. Bo chciałbym, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia, o kim jest ta książka i o kim tak naprawdę traktuje druga płaszczyzna, ta płaszczyzna powojenna. Marek Edelman urodził się w rodzinie żydowskiej w roku 1919 lub 1922. To już jest pierwsza zagwostka. Ja nie ukrywam, że w, swoim, w swojej pracy, kiedy przygotowywałem się do chociażby tego, tego filmu, czerpałem z materiałów Muzeum Polin, muzeum właśnie zajmującego się dokumentowaniem historii Żydów polskich i też muzeum podaje dwie daty. Skąd to się wzięło? Mianowicie rodzina Edelmana pochodziła z Homla, takiego miasta na Białorusi. I według Pierwszej wersji Edelman urodził się właśnie tam w Homlu w roku 1919. Potem przyjechali do Polski. I teraz po wojnie sam Edelman, kiedy podawał swoją datę urodzenia, podawał datę już warszawską, czyli wtedy, kiedy jego rodzina była w Warszawie. No więc podawał rok 1922, podawał miejsce urodzenia w Warszawę, po to, by. Uniknąć repatriacji, wywiezienia do Związku Radzieckiego. Co wiemy na pewno? No wiemy, że jeszcze przed wojną zdał maturę. Wiemy, że po utworzeniu getta w Warszawie, on w tym getcie się znalazł, że pracował tam w szpitalu, był gońcem, miał z tej racji przepustkę, która umożliwiała mu wydostawanie się za mury. Getta i dzięki temu mógł działać w konspiracji. A on w konspiracji działał, był związany z Bundem, taką żydowską partią robotniczą. Potem, kiedy powstała żydowska organizacja bojowa, wszedł do dowództwa tej organizacji, i kiedy i kiedy wybuchło powstanie w getcie, on w tym powstaniu uczestniczył. W ostatniej fazie, tuż przed upadkiem powstania, przejął. Dowództwo, był przywódcą powstania w Getcie. Potem, kiedy wydostał się z tego getta kanałami, kontynuował działalność konspiracyjną, między innymi uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie przeniósł się z Warszawy do Łodzi. Tam ukończył Akademię Medyczną na początku lat 50. i y, zrobił specjalizację z kardiologii, podejmując współpracę przez kilkanaście lat z taką wielką sławą profesorem Janem Molem. Był związany z Kliniką Chorób Wewnętrznych Łódzkiej Akademii Medycznej. Natomiast my musimy pamiętać, tak szybko wam powiem, że lata 60. w Polsce to czas narastania. Kolejnych nastrojów antysemickich. To niestety kulminacją był osławiony rok 1968. Wtedy stracił pracę Edelman w szpitalu, ale później odzyskał pracę też w Łodzi. Został zatrudniony już na wiele, wiele lat w wojewódzkim specjalistycznym szpitalu imienia Mikołaja Pirogowa, i tam. Został na początku lat 70. ordynatorem oddziału intensywnej terapii. Był nie tylko lekarzem, był też społecznikiem. Proszę pamiętać, że on od 1976 roku współpracował z Komitetem Obrony Robotników, a w stanie wojennym nawet go internowano. Na stronie Muzeum Polin znalazła się taka opinia o nim, że był odważnym, bezkompromisowym obrońcą fundamentalnych dla siebie wartości, zarówno jako lekarz-kardiolog, jak i działacz społeczny. Kiedy go zapytano, co jest w życiu najważniejsze, miał odpowiedzieć: tak, najważniejsze jest samo życie, a gdy już jest życie, najważniejsza jest. Wolność. I y, o tym y, będę jeszcze rozmawiał, o, tej, y, o tym przekonaniu, że najważniejsze jest życie. Y, zmarł w roku 2009. Tyle jeśli chodzi o kontekst biograficzny. Nas interesuje Edelman przede wszystkim jako przywódca powstania w Getcie i po wojnie jako lekarz kardiolog. No więc teraz. Może o tym, co jest najważniejsze dla wielu z Was, mianowicie historia przedstawiona przez Edelmana, historia widziana oczyma Edelmana, bezpośredniego uczestnika wydarzeń. Mam tutaj na myśli powstanie w żydowskim getcie w Warszawie. Gdybyśmy mieli zawęzić czas akcji utworu, tylko do powstania, to możecie mieć, możecie mieć taką świadomość, że ono wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Później trwały walki uliczne, przeniosły się te walki do domów i bunkrów, gdzie zostali przez Niemców, powstańcy zagonieni, i tam ich dobijano, tam ich tak naprawdę likwidowano do połowy maja 1943 roku. 16 maja to powstanie się kończy, czyli trwa niespełna miesiąc. Oczywiście, ja już wspomniałem, że to, co opowiada Edelman o powstaniu, ma swój kontekst. On opowiada też o pewnych zdarzeniach przed wybuchem powstania i po jego upadku. Wiele razy już pojawiła się tutaj pojawił się ten termin powstanie w getcie żydowskim. No to może dwa zdania wam o tym getcie powiem i, i o tym powstaniu. Rzeczywiście jest tak, że. W Warszawie w 1940 roku Niemcy utworzyli getto, zamykając tam ponad 400 tysięcy osób, ponad 400 tysięczną rzeszę Żydów. Warunki na tej niewielkiej przestrzeni stłoczonych setek tysięcy ludzi były koszmarne. Warunki, w jakich przyszło im wegetować. Liczbę osób zmarłych z chorób i z głodu szacuje się na dziesiątki tysięcy. W czasie właśnie tych kilku lat trwania getta w Warszawie, głód był tak ogromny, że powstały Prace badawcze dotyczące, dotyczące głodu. Żydowscy naukowcy badali głód, mając po prostu doskonały materiał badawczy. To jest koszmarne, prawda? Oni po prostu widzieli, jak ludzie umierali z głodu. To hitlerowcom nie wystarczyło. W 1942, roku, w 1942 roku pojawił się szalony, koszmarny pomysł likwidacji wszystkich Żydów, rozwiązanie ostateczne kwestii żydowskiej. I w lipcu 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację, rozpoczęli wywózki Żydów z getta. Do obozu zagłady w Treblince. O tym dużo też mówi Edelman w swojej relacji. Żydów zganiano na Umszlach Plac, i stamtąd wtłaczano ich do wagonów, wywożono do Treblinki i tam mordowano. Treblinka była obozem zagłady. Nie było tam możliwości pracy. Tam po prostu zawożono i mordowano ludzi. Szacuje się, że. Wymordowano około 300 tysięcy warszawskich Żydów w Treblince. W związku z tym, jeżeli dodamy tych 300 tysięcy zabitych w Treblince, dziesiątki tysięcy zmarłych z chorób, zmarłych z głodu w getcie, to zobaczycie, że pod koniec 1942 roku w getcie pozostało tylko kilkadziesiąt tysięcy Żyjących Żydów. To byli y, młodzi ludzie, to byli ludzie w sile wieku, ponieważ oni byli zatrudnieni w różnych niemieckich warsztatach produkcyjnych. Oni byli w jakiś sposób przydatni. I w 1943 roku zapadła decyzja ostatecznej likwidacji Getta, czyli wymordowania wszystkich Żydów, jacy tam pozostali. Wtedy właśnie 19 kwietnia 1940 roku warszawscy Żydzi, którzy byli z, z, zrzeszeni w kilku organizacjach bojowych, podjęli walkę zbrojną. To było właśnie takie pierwsze zbrojne powstanie przeciwko Niemcom. To, co jest niezwykle ważne i to, o czym na pewno trzeba Pamiętać w kontekście zdążyć przed Panem Bogiem, że powstanie w getcie nie miało żadnych szans zwycięstwa. Żydzi wiedzieli, że nie wygrają. Edelman opisuje to w sposób pozbawiony wszelkich złudzeń, pokazujący, że sami Żydzi nie mieli żadnych złudzeń, kiedy rozmawiali o tym, co zrobić, jak walczyć. Pokazuje, że mieli takie różne propozycje, zastanawiali się co zrobić. Jedni z nich chcieli po prostu, żeby siąść przerwać mury getta, siąść na stokach cytadeli i, Poczekacie, aż ich Niemcy wystrzelają z karabinów Waszą. Taka demonstracja. Innym pomysłem było była śmierć w ogniu. Jeszcze innym pomysłem właśnie było wywołanie powstania i zbrojny opór, zadanie Niemcom jak największych strat na tyle, na ile to jest y, y, możliwe. No i później właśnie śmierć. Ale śmierć która była śmiercią czynną, śmiercią w działaniu, wybór sposobu, w jaki się umiera. O tym też jeszcze będę chciał z Wami rozmawiać, ale zapamiętajcie, że tym jednym z najważniejszych motywów wybuchu, powstania, wzniecenia, powstania w getcie była chęć, bierny, była chęć, właśnie czynnego, Działania, chęć porzucenia tej bierności żydowskiej. To, było, to powstanie było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej. Było też pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie. Marek Edelman, wracam już do, do wspomnień Edelmana. Marek Edelman. Przypomina sobie taki jeden epizod bardzo ważny sprzed powstania. Mianowicie, przypomina sobie historię. Widział pewnego starego bezbronnego Żyda na beczce. Temu Żydowi dwaj. Oficerowie niemieccy obcinali brodę ko uciesze gawiedzi. To jest taki fragment, ja wam, ja wam to przeczytam, żebyście, żebyście yy, może mieli lepszy obraz sprawy. Widziałem kiedyś na żelaznej zbiegowisko. Ludzie tłoczyli się na ulicy dookoła beczki. Zwyczajnej drewnianej beczki, na której stał Żyd. Był stary, niski i miał długą brodę. Przy nim stało dwóch niemieckich oficerów. Dwóch pięknych, rosłych mężczyzn przy małym, zgarbionym Żydzie. I ci Niemcy wielkimi, krawieckimi nożycami obcinali Żydowi po kawałeczku jego długą brodę, zaśmiewając się do rozpuku. Tłum, który ich otaczał, też się śmiał, bo obiektywnie było to naprawdę śmieszne. Mały człowieczek na drewnianej beczce z coraz krótszą brodą ginącą pod krawieckimi nożycami, jak gag filmowy. Nie było jeszcze getta, czyli to jest początek 1940 roku. A więc w tej scenie nie czuło się grozy z Żydem, przecież nic strasznego się nie działo. Tyle, że można go było bezkarnie na tej beczce postawić, że ludzie zaczynali już rozumieć, że to jest bezkarne i że budził śmiech. I wiesz co? Pyta. Edelman Hanne Kral i zaraz odpowiada. Wtedy zrozumiałem, że najważniejsze ze wszystkiego jest nie dać wepchnąć się na beczkę. Nigdy przez nikogo, rozumiesz? Wszystko, co robiłem potem, robiłem dlatego, żeby nie dać się wepchnąć. To był początek wojny i tak dalej, i tak dalej. Popatrzcie, to jest w zasadzie klucz do zrozumienia późniejszej. Historii. Powstanie w Getcie wybucha dlatego, żeby nie dać się biernie zarznąć. Edelman w innym fragmencie, Zdążyć przed Panem Bogiem, mówi tak. Ważne było przecież, że się strzela. To trzeba było pokazać nie Niemcom temu innemu światu. Ludzie zawsze uważali, że strzelanie jest największym bohaterstwem. No to żeśmy strzelani, przecież ludzkość umówiła się, że umieranie z bronią jest piękniejsze niż bez broni. Więc podporządkowaliśmy się tej umowie. Chodziło przecież o to, żeby się nie dać zarwnąć, kiedy po nas przyszli. I to jest w tej całej historii wstrząsające. To jest walka Edelmana z tym stereotypem biernego przyjmowania śmierci. I druga sprawa, dla której ta relacja z powstania w Getcie jest taka ważna, i jest taka wstrząsająca, to pewna demitologizacja i Deheroizacja uczestników wydarzeń. My jesteśmy, my Polacy, ale nie tylko, jesteśmy w jakiś sposób wychowani w kulcie bohaterów narodowych. To nas konstytuuje. To konstytuuje naszą historię. Mamy swoje mity założycielskie. I w obrębie tych mitów są również. Powstania. Dla Polaków powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, powstanie warszawskie, to są świętości, o których nie powinno się mówić źle, bo kto podważa ten właśnie zmitologizowany obraz powstania, dokonuje pewnego zamachu na tożsamość. Marek Edelman, kiedy Opowiada o powstaniu w getcie, robi to w sposób demitologizujący, deheroizujący. W jaki sposób? No na przykład, mówi o prawdziwych powodach powstania. Mówi też o liczbie powstańców. Podkreśla wielokrotnie: nas było 220. To jest tak, że rzeczywiście 220 było Żydów związanych z żydowską organizacją bojową. Powiedziałem na samym początku, że tych organizacji było kilka na terenie getta. W sumie szacuje się, że powstańców żydowskich było około 1100 1500 Oni nie mieli żadnych szans w starciu z Niemcami. Niemcy codziennie wystawiali do walki dwa tysiące doskonale uzbrojonych żołnierzy. Żydzi nie mieli praktycznie żadnego uzbrojenia. Niemcy byli wyposażeni w pistolety maszynowe, w karabiny maszynowe. Tam były czołgi, tam były transportery opancerzone. Tam była też najstraszliwsza broń, czyli miotacze ognia, którymi palono kamienice po kamienicy. Więc... Edelman podkreśla, nas było tak mało, że myśmy nie mieli szansy na powstanie. Dlaczego jest to taki, takie działanie demitologizujące? No, proszę pamiętać, w naszej świadomości wszelkie powstania są powstaniami narodowymi, prawda? To wszyscy Kochają powstańców, wszyscy im sprzyjają. Tak budowano między innymi obraz Powstania Warszawskiego, czemu sprzeciwiał się Miron Białoszewski w pamiętniku z Powstania Warszawskiego. Ale zostawmy, zostawmy to. Równie ciekawy jest sposób, w jaki Edelman pisze o swoim przyjacielu, pisze o Mordechaju Anielewiczu, który był. Przywódco był pierwszym przywódcą powstania w getcie. Yy... Zadaje sobie pytanie i odpowiada, dlaczego, dlaczego Mordechaj Anielewicz został przywódcą? I odpowiada, bardzo chciał nim być, więc go wybraliśmy. Przypomnijcie sobie, przypomnijcie sobie w jaki sposób o przywódcach powstania Pisze chociażby Eliza Orzeszkowa w takim opowiadaniu Gloria Victis, gdzie opisuje postać Romualda Traugutta, jednego z dyktatorów Powstania Styczniowego. Kiedy pisze o Traugutcie, pisze o nim jak o charyzmatycznym mężu wybranym przez Boga. To jest Mojżesz, to jest Leonidas, to jest wielki mąż opatrznościowy. Wodzem ich był człowiek świętego imienia, które brzmiało Romuald Traugut. Pytasz, dlaczego świętym jest to imię? Albowiem według przykazania Pana opuścił on żonę i dzieci, dostatki i spokój. Wszystko, co pieści, wszystko, co raduje i jest życia ponętą, czarem, skarbem, szczęściem, a wziąwszy na ramiona krzyż narodu swego, Poszedł za idącym ziemią tą słupem ognistym i w nim zgorzał. Nie tutaj zgorzał. Nie w tej mogile śpi, kędyś daleko. No, popatrzcie Państwo: mamy Księgę Wyjścia, mamy Boga prowadzącego Izraelitów przez pustynię do Morza Czerwonego, ukazującego się w słupie ognistym. Mamy później właśnie Leonidasa. No, to jest. To jest przywódca. A co pisze, co mówi, przepraszam, Edelman o Mordechaju Anielewiczu? Bardzo chciał nim być, więc go wybraliśmy. Było w te, był w tej ambicji trochę dziecinny, ale to zdolny chłopak, oczytany, pełen wigoru. No i co potem, pisze, co potem mówi, jak wspomina Anielewicza? Jego matka sprzedawała ryby. Mieszkał na solcu. Tam właśnie ta matka sprzedawała ryby. Jak zostawały to mu kazała kupować czerwoną farbę i malować skrzela, żeby wyglądały jak świeże. Był stale głodny. Czyli proszę państwa, Mordechaj Anielewicz w dzieciństwie malował na czerwono rybom skrzela po to, żeby te lekko już gnijące ryby udawały świeże i można jako świeże je było sprzedawać. Czy to jest obraz charyzmatycznego Idealnego przywódcy? Nie, prawda? I tego, tego, jakby Edelmanowi nie można było już darować, tej demitologizacji, tej deheroizacji, tego odbrązawiania yy, yy, przywódcy i samego, samego powstania. Ten szokujący sposób, w jaki Edelman opowiada również o śmierci. Yy, śmierć, w getcie stawała się czasami czymś heroicznym, pożądanym, wtedy, kiedy na przykład lekarki podawały w szpitalu dzieciom cjanek, kiedy pielęgniarka dusiła nowonarodzone niemowlę. One są przedstawione jako bohaterki. Dlaczego? Ponieważ one biorą na siebie ciężar grzechu, byle tylko nie oddać żywcem. Dzieci w ręce hitlerowskich oprawców, kiedy wspomina dziewczynę, która się zabiła, która strzeliła do siebie, a przecież siedem razy do siebie strzelała zanim trafiła. Taka ładna, duża dziewczyna zmarnowała nam sześć naboi. To straszliwe przewartościowanie wartości nie jest lekceważeniem ludzkiego życia. To, co jest istotą zdążyć przed Panem Bogiem, to jest protest przeciwko ludobójstwu, protest przeciwko wojnie, która niszczy najświętsze wartości, jaką jest życie ludzkie. I to jest proszę państwa ta jedna płaszczyzna. To jest 1943 rok, to jest kwiecień, maj, to jest powstanie w getcie żydowskim. Później to powstanie upada, Niemcy wybijają prawie wszystkich powstańców. Nielicznym udaje się uciec w tym Edelmanowi, Edelman zostaje, zostaje lekarzem i tak jak poznał wartość śmierci. W powstaniu, tak po wojnie, już w powiedzmy tej rzeczywistości, pokoju, ratuje ludziom życie. Uważa, że każde życie ludzkie stanowi dla każdego człowieka 100%. Opis działalności, Edelmana jako lekarza, no właśnie związanego przez wiele lat z profesorem Janem Molem, który był no, uznawany za takiego jednego z twórców polskiej kardiochirurgii. To jest druga płaszczyzna tej książki, i tam pojawia się to, do czego chciałbym już zmierzać, kończąc moją opowieść. Do tytułu. Do znaczenia tytułu książki. Zdążyć przed Panem Bogiem. Edelman w pewnym momencie mówi w ten sposób. Pan Bóg już chce zgasić świeczkę, a ja muszę szybko osłonić płomień, wykorzystując jego chwilową nieuwagę. Niech się pali choć trochę dłużej, niż on by sobie życzył. To jest właśnie kwintesencja działania każdego lekarza. Dla mnie Bóg jest tutaj śmiercią, tak naprawdę zdążyć przed Panem Bogiem, to dla Edelmana kardiologa oszukać ten los ubiec, śmierć, ubiec to są nieuchronne. podarować choremu człowiekowi, choćby chwilę życia, choćby dzień, choćby tydzień, choćby miesiąc. W ten sposób w Warszawskim getcie życie również, Ubiegali Boga, nie przyjmując przez Niego śmierci w komorach gazowych, nie przyjmując, wybierali bohaterską, bohaterską, czynną śmierć z karabinem w dłoni. Po wojnie, po wojnie właśnie ubiega lekarz Edelman, Pana Boga, ratując, przedłużając ludzkie życie tak ta figura boga jest tutaj symboliczna edelman był przecież ateistą on zadał takie pytanie bóg w ogóle nie istniał w getcie bo gdzie on był jeżeli bóg każe zabijać ludzi to nie ma takiego boga mówił co to miało z bogiem wspólnego sprawa boga w bandytyzmie hitlerowskim nie istniała zdążyć przed panem bogiem to tak naprawdę zdążyć przed śmiercią to tak naprawdę to tak naprawdę przedłużyć życie choć trochę. Życie każdego człowieka to 100% dla niego. To jest wartość, o której Edelman się przekonał, widząc ogrom śmierci w czasie powstania w getcie. Przeczytajcie tę książkę. Przeczytajcie zdążyć przed Panem Bogiem, jeżeli, jeżeli zdążycie i i sobie chwilę o niej pomyślcie. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie.